30 lipca wspominamy błogosławionych męczenników Braoliusza Marię Koresa, Fryderyka Rubio, prezbiterów i ich towarzyszy. W czasie hiszpańskiej wojny domowej w roku 1936 zginęło 98 bonifratrów. Opiekowali się oni chorymi i opuszczonymi. Dla milicji wystarczyło, że byli zakonnikami i że nie chcieli wyrzec się swojej wiary, aby móc ich wymordować. 71 z nich beatyfikował święty Jan Paweł II w dniu 25 października 1992 roku. Rankiem 25 lipca 1936 roku milicjanci wkroczyli do domu formacyjnego bonifratrów w Talavera de la Reina. Po południu rozstrzelali czterech zakonników, m.in. ojca Fryderyka Rubio, kapelana domu. Kilka dni później, 29 lipca, w Esplugentes pod Barceloną zginął kolejny zakonnik. W Calafal bonifratrzy prowadzili szpital, mieli tam też swój nowicjat. 23 lipca 1936 roku wtargnęli tam milicjanci, którzy zmusili zakonników do zdjęcia habitów i zabronili im spełnianie jakichkolwiek praktyk religijnych. Zapowiedzieli równocześnie, że 30 lipca darują im wolność. Zakonnicy od razu wyczuli, że w tym dniu czeka ich śmierć i rzeczywiście tak się stało. Rankiem kapelan wspólnoty odprawił jeszcze potajemnie mszę świętą dla zakonników i nowicjuszy jako pokrzepienie na czas męczeństwa. Po południu wywieziono 15 z nich na peryferię i rozstrzelano. Zginął wtedy m.in. ojciec Braoliusz Maria Koresa, który od 5 lat był w Calafel mistrzem nowicjatu i kapelanem. 4 sierpnia 1936 roku zamordowany został brat Gonsalvus, który posługiwał w hospicjum świętego Rafała w Madrycie. W klasztorze Siempotielos odbywało formację zakonną i zawodową także 7 bonifratrów z Kolumbii. Gdy rozgorzała wojna domowa, mieli z polecenia przełożonych wrócić do swego kraju. Z koniecznymi dokumentami wyruszyli z Madrytu do Barcelony, aby tam wsiąść na statek. Zostali jednak aresztowani i 9 sierpnia rozstrzelani w Barcelonie. Są oni pierwszymi beatyfikowanymi Kolumbijczykami. W sierpniu zginęli jeszcze dwaj inni bonifratrzy w podmadryckiej miejscowości Valdemoro. 1 września rewolucyjni milicjanci aresztowali wszystkich 12 zakonników opiekujących się chorymi w Calavancher Alto. Po kilku godzinach zamordowano ich pod Madrytem. Ginęli oni z okrzykiem na ustach: „Niech żyje Chrystus Król!”. W lipcu również aresztowano zakonników posługujących w hospicjum psychiatrycznym w Champotues w Madrycie. Osadzono ich w więzieniu San Anton i na różne sposoby dręczono. Gdy szli na rozstrzelanie, pozdrawiali się słowami: „Do zobaczenia w niebie”. 15 z nich zginęło 28 listopada w podmadryckiej miejscowości Paracuellos de Jarama. 2 dni później, w tej samej miejscowości, zginęło kolejnych 6 bonifratrów. Ostatni z beatyfikowanych w 1992 roku zakonników z tego zgromadzenia zginął w Barcelonie w dniu 14 grudnia 1936 roku. Módlmy się. Boże, bogaty w miłosierdzie, który serca błogosławionych Braoliusza Marii, Fryderyka i ich towarzyszy ukształtowałeś na wzór Chrystusa współczującego i miłosiernego dla chorych, dałeś im łaskę potwierdzenia wiary przez męczeństwo i poświęcenia się z miłością służbie ubogim i cierpiącym. Za ich wstawiennictwem umocnij także nas w wyznawaniu Twojego imienia i radosnej posłudze potrzebującym braciom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.